Jako ciekawostkę, zanim zacznę, jeszcze powiem, a może najpierw zacznę, a za chwilę powiem. A w zasadzie E4, E5, F4 i tu mówimy o przyjętym gambicie, wyróżniamy gambit skoczka. I tu, tak jak powiem, że widziałem niedawno ogłoszenie, młody, 20-letni człowiek, chce uczyć szachów, chce uczyć mistrzów, kandydatów, początkujących chce uczyć, ma 20 lat i jako swoje kwalifikacje podaje swój ranking ELO, tytuł międzynarodowy. No może tak. Może tak, ale jak idziemy do lekarza, to patrzymy, czy ma dyplom. Jak idziemy do prawnika, patrzymy, czy ma dyplom. W szkole, jak się ma maturę, w szkole nie można uczyć, jak się ma maturę. Może ten młody człowiek nauczy. Może ten młody człowiek nauczy, nie podaje imienia, nazwiska, bo to nie o to chodzi. O takich jest wielu, imię jego wielu. Ale szansa na to jest mała. On nikogo nie uczył szachów. Mało tego, jeżeli ktoś ma 20 lat i chce żyć z uczenia szachów, to znaczy, że nie ma żadnej koncepcji na życie, to jest raz. Dwa, rezygnuje ze swojej kariery szachowej, bo nie można łączyć uczenia szachów innych i nauki. Trzy, nie ma żadnego przygotowania metodycznego. Cztery, nie ukończył żadnego kursu instruktorskiego, czy nie mówiąc już o studiach trenerskich, także to nie polecam. Są jeszcze tacy sympatyczni ludzie, jeszcze tacy mili, sympatyczni, którzy chodzą po turniejach i jak gra jakieś dziecko, to najpierw wykonują obserwację, czy to dziecko, kto jest rodzicem tego dziecka. Następnie podchodzą do tego dziecka i mówią, no pani syn, pięknie gra, jaki on ma talent do szachów. Jaki on ma talent do szachów. Ktoś go uczy, a w tym klubie, wie pani, w tym klubie tego nie nauczą. Ja go będę uczył, bo 50 zł za godzinę i zobaczy pani, jak będzie fajnie. Nie żal mi tych ludzi, bo oni są nieszczęśliwi. Nie żal mi rodziców. Nie żal mi tych dzieci, co mają takich rodziców. No trudno, no taki jest świat. Natomiast pierwsze słyszę, żeby w jakiejś dyscyplinie innej typu piłka nożna, karate, lekka atletyka, rodzice brali korepetycje z treningów, dodatkowe treningi, żeby dziecko lepiej coś robiło. No ewentualnie w tańcach można wziąć dodatkowe lekcje, ale to się bierze w tym samym klubie. No właśnie, panie kapitanie, jest to normalne mówienie, że ja nauczę, bo ja mam ranking. I rodzice nie spytają, a kogo nauczyłeś? Taka refleksja na ten temat nakręcę. Jak wybrać trenera, wybierać trenera, nakręcę film. Można też popytać o dorobek analityczny. Jak mawiał Kasparow, jak to on mawia o tym talencie do szachów, to jest skłonność do analitycznej, ciężkiej pracy. Tak to nazywał. Czy ten szkoleniowiec, no szkoleniowy, trudno go nazwać szkoleniowcem, nie można, można go nazwać cwaniaczkiem. Jako śmiesznie, jak analizowałem słowo cheater, jedno ze znaczeń słowa cheater to jest cwaniaczek. No to jeden z tych cwaniaczków no nie nauczy. No nie nauczy. Robi krzywdę. To panie Bernardzie, może dziś nakręcę ten film i go wystawię, a jak wybrać trenera? Jak wybrać trenera? Także to jest bardzo trudna sprawa, jak wybrać trenera. Witam pana Zaremskiego. Dobra, to żeśmy se pogadali. Jedną rzecz jeszcze powiem, że przykładowo w rosyjskiej książce szachowej
wybitnego rosyjskiego trenera jest opisany przykład człowieka o nazwisku Sergiusz Bondarczuk. I Sergiusz Bondarczuk trenował młodych miotaczy młotem. Między innymi wychował mistrza olimpijskiego w rzucie młotem Jerzego Sedycha. I Bondarczuk powiedział, że dopiero po 15 latach trenowania zrozumiał, co to znaczy być trenerem. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ten Sergiusz Bondarczuk też był mistrzem olimpijskim w rzucie młotem. Czyli rzucać młotem umiał, trenowany był dobrze, a dopiero po 15 latach nauczył się trenować innych. Kiedyś robiono badania, jakie wyniki mają szkoleniowcy i okazało się, że najlepsze wyniki mają szkoleniowcy w wieku 50 plus lat, a na drugim, bo oni już mają doświadczenie, a drugie przed 30, 27-33, bo oni jeszcze chcą, bo oni się angażują, bo oni się starają. Więc tak to wyszło. Dobra, przechodzimy do naszych tych. Skoczek F3, G5, no to wiadomo, że tak grają. Goniec C4, no teraz trzeba wyprowadzić gońca, myśmy to omawiali. Skoczek E5, hetman H4, król F1 i posunięcie skoczkiem na H6. To jest posunięciem, które wprowadził Silberschmidt 1826 rok i wszedł do historii szachów. Grał Salvio. Salvio też ma swój gambit w gambicie królewskim. I co tu grać białymi? Bo inne pozycje żeśmy omawiali. To jedziemy po kolei. Zaczniemy od skoczek C3. Skoczek C3. Goniec G7. I co dalej? No i pozycja białego jest nawet nieco lepsza niż w innych odgałęzieniach. Nie jest dobre hetman E1, bo wisi koń. Trzeba zrobić coś z tym koniem. Odejście nim na D3 nie jest dobre, bo czarny tu od razu jedzie nam na króla. Skoczek F4. I teraz bardzo dobre jest F5 albo C6. Chociaż pozycja jest do gry. Pozycja jest gorsza, ale do gry. Trochę lepsze jest D4, bo jednak przeciwdziała gońca, otwiera gońca C1. W ogóle, jeżeli mamy do wyboru posunięcia w tego typu ostrych pozycjach, powinniśmy wybierać, jak mówił Niemcowicz, najbardziej uzasadnione strategicznie. A w debiucie najbardziej uzasadnione strategicznie jest wprowadzanie figur do gry. Wprowadzanie figur do gry. Więc powinniśmy wprowadzać figury do gry. D4 i jeżeli D6, to skoczek D3. Tu pion D4 nie taki groźny. Można go oczywiście wziąć, ale to lepiej jest atakować przez F3. Lepiej jest atakować przez F3. Także wracamy. Skoczek C3. Trochę słabsze jest D6, bo gonimy skoczka na lepsze pole. Gonimy skoczka na lepsze pole, czyli gonimy go na D3. Gonimy go na D3, to za chwilę wrócę, bo tu jeszcze można zagrać skoczek D5, napaść na punkt C7. I czarny ma różne koncepcje, ale najprościej jest jednego konisia wziąć, odejść królem na D8 i poczekać na zabranie tego drugiego konisia, bo koniś z A8 nie wychodzi. Tu bardzo silne jest goniec C5, bardzo silne jest G3. Zobaczmy G3.
G3. I co biedny biały ma grać? Biedny biały może tylko płakać. Więc wracamy po skoczek D3. Czarny gra goniec E6. Obezwładnia białego gońca i ma dobrze. Dzień dobry, panie Wojtku. Dobra. Skoczek C3 żeśmy omówili. Pijemy poranną kawę. Przechodzimy do skoczek D3 było. Hetman E1. No hetman E1 nie jest rewelacyjny. Chociaż nawet grano taką partię w 7 roku. Oczywiście i białe przypadkiem wygrały. Hetman F6. No i białe odbiły pierwszy atak. D4. D6. Ale piona nie ma. I rekompensaty za piona nie ma. Roszady nie ma. Wieża stoi w rogu. Białe będą musiały stracić kilka temp na powrót królem do narożnika. Będą musiały stracić kilka temp. Skoczek C6. Figury czarnych wchodzą jak w masło. Lepiej wprowadzić skoczka i bić im na D4 niż brać piona D4. Po skoczek C3. Jak widzimy, te figury białych tak trochę w kupie stoją. Jest straszny ruch F3. Straszny ruch F3. Dobra. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Ja przepraszam, bo mi wyłączę tylko w telefonie. Przepraszam, musiałem wyłączyć wibracje. W ogóle w telefonie usuwam wibracje, bo uważam, że lepiej jak elektronika nie drży. Więc wydaje mi się, że wibracje wymyślono po to, żeby telefony szybciej się psuły. Ktoś tam... Dobrze. Przechodzimy do... Znowu się wracamy. Najlepszy ruch białych jest D4. I teraz czarne mają kilka odpowiedzi. Nie jest dobrze pchać się przez F3. Bo teraz biały nie będzie grał. Pamiętamy, że tu wszystko co patrzymy, to ten hetman się ładuje, więc biały nie będzie tak grał. I po F5 pozycja jest ciężka, a po skoczek C6 jeszcze bardziej ciężka. Zwracam uwagę, że w tego typu pozycjach trzeba wprowadzać do ataku kolejne figury. Widzimy, że najgorzej stojącą figurą jest ten koniś, bo przydałoby się gońcem wjechać z tej strony. Po skoczek C6 to w ogóle jest źle, więc tego nie polecam. Po F5, po skoczek C6 jest po prostu źle. Dlatego jeszcze raz wracamy. D4, F3, jeżeli czarny zagra F3, to na F3 trzeba grać skoczek C3. Tylko skoczek C3. Tu jeszcze pokażę, że słabszy jest goniec F4. Pozornie tu blokujący. Czarny gra D6 i dokąd ten koniś idzie? Na F7 nie może. Musi iść na D3. I teraz znowu wszystko jest dobre i goniec G7. I bicie na G2, a najlepsze jest skoczek C6. Wchodzą figury, goniec wyjdzie, zroszuje, wejdzie jeszcze wieża i białe dostają mata. Przykładowo, no goniec G3 wyganiający hetmana. Pozornie wygląda dobrze. Hetman wycofuje się na z góry upatrzoną pozycję. Hetman E7. I co? No niedobrze jest. Tu wisi. Jeżeli C3, to leci na E4, albo poleci najpierw tu. Czyli jak to mówią, masakra, czyli mordowanie dużej liczby ludzi ze szczególnym okrucieństwem.
Widzimy, że to rzeczywiście jest masakra. Wracamy. F3. Wracamy do skoczek C3. Do skoczek C3. I teraz czarny nie ma przewagi. Czy zagra D6? To nie skoczek D3, który jest słabszy. Ze względu znowu na skoczek C6 i te figury wchodzą. Tylko trzeba zagrać skoczek D5 i to teraz jest dobre. Po DE5 pozycja jest troszeczkę inna niż była. Naprawdę ona jest inna. Choć wygląda bardzo podobnie. Przykładowo FG2 i bijemy. Możemy bić, nie boimy się. Wieża G8. Hetman D3. Mniej więcej z równymi szansami pozycja jest potwornie ostra. Witam pana Michała też bardzo serdecznie. Pokażę jeszcze, jak to było w oryginalnej partii. Salvio Silberstadt D6. Skoczek bije G4, najlepszy ruch, chociaż taki nieszczęśliwy. Skoczek bije G4. FG4 i proszę, goniec wchodzi do ataku. To jest istota gry po ofierze. Figury wchodzą z tempem, kolejne figury wchodzą do ataku. Hetman D3, goniec H3, król E2 i tu w partii było wieża G8, co było wystarczające. A jak łatwo się domyślić, bo to wiele razy mówiłem, jeszcze silniejsze było skoczek C6. I tak grano w tej partii. Czy ktoś ma jakieś pytanie do tego? Tu mogę jeszcze pokazać jakiś wariant, że na przykład C3. C3 jest bardzo nieszczęśliwy, bo goniec się wraca na G4 albo skoczek idzie na A5. Nie wiadomo co lepsze. Chyba nawet goniec G4 jeszcze lepsze. Król nie bardzo może iść w tę stronę. Musi się wrócić. A jak król się wróci, wieża idzie na G8. I dlatego jak Silberstadt wygrał tę partię po jednej wygranej z silnym Salvio, wszedł do historii teorii debiutów. Panie kapitanie, trudno dla białych znaleźć lepszą pozycję. No, odsłanianie króla z tej strony naprawdę nie jest rewelacją. No dobra.